Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Siana, to jest kolejny odcinek Symulatora Farmy 2015 i dzisiaj kontynuujemy sobie naszą karierę. Tak, i teraz tylko. Padły propozycje w komentarzach i w tym, żeby posprzedawać sobie co po niektóre traktorki i tak dalej, i tak dalej. Od razu mówię, fajna propozycja, ale jednak wolę poczekać, zobaczyć co się będzie działo, bo mamy całą pełną przyczepę pszenicy, która nawet jeszcze nie jest do końca skończona. Mamy to 8 tysięcy, sieje nam się pole i zobaczymy, jeżeli nam będzie brakowało, sprzedamy jakieś traktorki. Bynajmniej jeden traktorek mogę sprzedać. Ten traktorek, co jest tutaj, ja sobie mogę go sprzedać. Tylko najpierw skończmy, niech skończy siać nam ten. Jeszcze trochę ma do posiania. Ten ma jeszcze trochę do skoszenia, ale wszystko by więcej jest dobrze. I tak o, opryskiwacz. Tak stwierdzając, myślałem, jak mówię, po co, ale później tak kalkulując, stwierdziłem, że jednak tak, to może być to. Równie dobrze moglibyśmy jeszcze kupić maszynę do nawożenia pola, ale no nie wiadomo, czy będzie nas stać w ogóle na, nie tylko co na maszynę, ale na to, by ją uzupełniać. Tak, tą przyczepę zostawię sobie na razie. Jak będzie mi brakowało hajsu czy coś, to sobie sprzedam. Ten traktorek na pewno zostaje. Weźmy sobie w klawisz P opryskiwacze i taki podstawowy opryskiwacz Amazona kosztuje 5,5 tysiąca. Możemy sobie go kupić. Okej, okay. Ale ile kosztuje rozrzutnik nawozu? 14 tysięcy już. Bynajmniej opryskiwacz sobie kupmy. Nie wiem, czy ten traktorek nie będzie miał bliżej, jak mi się wydaje. Do sklepu? Możliwe, że tak. Jedziemy sobie prosto. Pojedziemy sobie po ten rozsiewacz. Dobrze, opryskiwać. I będziemy wszystko opryskiwać. Tak. Ale czekaj. Wiecie, ja kupiłem puch? Kupiłem puch. Czego przywiozłem? Nie przywiozłem go. O to patrzcie, panie. Masz z przodu? Masz z przodu. Dobra, to przywieziemy od razu opryskiwać i opryskiwać i puch. Ale przy okazji cię sprzedamy. Nie tak czy siak, to na razie nie wiem. Co byśmy sobie dzisiaj porobili? Skończymy robić te pole. Puszczę pracowników, którzy by orali. Tak dalej. A my byśmy coś porobili. Tylko pytanie, co? Nie wiem. Zobaczymy. Coś porobimy. Zmieścimy się tu? Zmieścimy się. Tak jest, no. Kamerka. W sumie nawet nie wiem, jak ten opryskiwacz, na jakiej on w zasadzie ma działać. Ale zaraz. Czy ja nie kupiłem samego baniaka? To będą jaja, jak kupiłem sam baniak. Czekajcie, bo coś nie chce mi się wierzyć. Pojemność. Tak, dodatkowy zbiornik. God damn it. Ale że zrobił maniana teraz. Tak, wiedziałem, że coś musiało być źle. Nie mogło być tak super. Sprzedamy sobie go. Sprzedaj. Brak dostępnych pojazdów. Uhuhu. I tak czy siak, żeby opryskiwać kupić, potrzebujemy 30 tysięcy. 30 tysięcy, moi mili, 30 tysięcy. To spokojnie. Gdybym nie zmarnował tamtego 5,5, w sumie nie jest aż tak źle. Ale, Jezu, ten puk taki duży jak ten traktor, ale... Z aluminium wykonany! No. Zezwól na tworzenie pól. Nie, ja nie zezwalam na tworzenie pól. Bynajmniej tutaj orać już nie będziemy. Zawieźmy go tylko w rozsądne miejsce, żeby on gdzieś tam stał. Bo tam nam bronuje, także nie opłaca nam się już zabronowanego orać, tak. Co ja się będę męczył? Jedź pan tutaj, tylko mi nie driftuj. Pięknie z górki na pazurki. Pięknie, postawmy ten pół gdzieś tutaj. Pod daszkiem, żeby on nam nie zmógł. Pięknie.
No w sumie ten traktor mamy przecież sprzedać, no to sprzedajmy go od razu. Tylko teraz pytanie, który traktor ja sprzedam? Bo ja te dwa traktorki posiadam. Dwa. A chcę sprzedać jeden za 18 tysięcy. Czekaj, a tamten opryskiwacz kosztuje ile? 30 tysięcy. Nawet jak sprzedam jeden traktorek. Tak. Poczekajmy, sprzedajmy to, co będzie tutaj. Ten nam dokończy, zaczniemy siać. Jedź, jedź. Mamy, patrzcie, mamy 17 ton pszenicy do sprzedania. Trochę tego jest. Są dwie przyczepy tamte. Małe. No na 8,5? Tak. Dziewiętnaście ton. Zaraz trzeba będzie to wywieźć. Mam nadzieję, że on skończy już na tym swoim jednym zbiorniku. Bo my mamy tutaj ile? 21 ton? Tak, 21 ton. To trzeba to wywieźć już. Jednak nie zdąży. Jednak ta tamta ma przyczepa, jednak by było lepiej, jakby nam... Dobrze, nie sprzedałem jeszcze. I teraz tak, boję się, że jak sprzedam ten mały traktorek, to nie sprzedam tego, co tam stoi, tylko ten, co tam sieje. Dlatego poczekam, aż ten skończy siać i sobie sprzedam jeden któryś z tych. Najwyżej podjadę i pozbieram nasze, te wiecie. Tam był siewnik, tak. Siewnik i obciążnik? Czy dociążnik? Nieważne. Ważne, że to coś waży. Z obciążnik, tak. I teraz tak, czekaj, ile z tego by wyszło? 20 ton? Gdzie? Tona po ile chodzi? Nie wiem, ale traktor ma już problemy z tym. No jednak 21 ton, no to... Mam nadzieję, że nie staniesz mi na środku górki. No to by było niefajnie. A ten traktor jeszcze w miarę czysty, w miarę. Nawet na dachu ma kurz. Jak to możliwe? W środku? No tak! Ktoś musiał chodzić w brudnych butach, goddamit. Jak tak można, co do domu też chodzisz w butach? Kapcie se załóż chociaż, no. Dobra. Jedźmy to sprzedać. Tamten kosztuje, odpryskiwacz kosztuje 30 tysięcy. Może do nawóz sobie kupimy, czy nie? Jeden z dwóch? No to i nam podniesie morale naszych... naszych roślin. Sprzedajemy! Zarobiliśmy jakieś 15 tysięcy. Mało. Myślałem, że więcej. Ale dobra, jest dobrze. Teraz pojedziemy sobie tam i pokombinujemy z tymi traktorkami, nie traktorkami. Ale te pole jest fajne, to 18 pole jest takie fajne, duże. Takie pole tam chciałem mieć, bym sobie posiał to wszystko. W sumie to podjedźmy już tą małą przyczepą, tam się zmieści chyba jeden zbiornik, to się nawet dwa zbiorniki mieszczą, chyba mi się wydaje. Tak. Nie, tam jest chyba jeden zbiornik i trochę mieści. No to na jeden zbiornik weźmy, to chyba jeszcze dwa razy będzie jechał też. Mam nadzieję, że ten będzie, że się zmieści. A my pokombinujemy sobie z czym? Pokombinujemy sobie właśnie z pieniędzmi, mam 17 tysięcy. Pożyczki mam 80 tysięcy. Zjedziemy tędy? Zjedziemy. Powoli. Pięknie, nic się nie stało. Tutaj to, żebym wziął, to nie, dobra. Postawmy sobie naszego traktorka. To jest. Bardziej mi przypomina to Fergusona. Agrostar. Dawaj, spokojnie, panie, nie szarżuj. Spokojnie. Pięknie. Pięknie.
Odczepmy sobie, nie będę prostował. Opłaca się. Postawmy, zgaśmy, okej. Ten nam tu sieje, to już zaczyna nam rosnąć. Okej. No, ten to spokojnie skosi, weźmy sobie traktorka. Podjedźmy pod to, no i tak o. Jak on to wszystko skończy robić. Teraz jest pytanie, co dalej? Na pewno tam zasialiśmy, tutaj się brunuje, trzeba będzie zacząć siać. Tu może jakiś siewnik? Wszystko potrzeba naraz, bo ogólnie ja nie lubię takimi małymi rzeczami robić. Ale no, daję radę, no, daję radę. Jakieś modyfikacje, poczekam, może za niedługo jakieś modyfikacje będą. To się akurat tam doda, urozmaici grę. Ogólnie na stronie producenta są już, wiem, że są już. Ale nie, to nie to, czego ja chcę. To nie to, czego ja oczekuję. Stańmy sobie tutaj, spokojnie, czekajmy na niego. Tego bym chciał sprzedać. A. Gdzie my możemy ci sprzedać? Na pewno nigdzie indziej, tylko z klawisza I. Może nie I. Resetuj pojazd, narzędzie, nie. Ten co osi tutaj, nie. O, ten. Resetuj pojazd, narzędzie. Nie chcę go resetować. Po co mi go resetować? Po cholerę. Aha, w miarę. O, widzę, że producenci tu się postarali. Dobra, tam nam skończy. Światła zapal, panie. Światła! Mówię, światła. Podstawa. Ty też światła. Ale dobra, no idzie mu to monotonnie, no ale idzie. Zostało mu mniej więcej pół pola. Mniej więcej tak. Dobra, ten już tu będzie chciał wysypywać. O, coś mi tu przycina. Czyżby to pracownicy sami zapalili światło? No nie wierzę. Cud nad Wisłą. Ten tak samo w butach wchodzi, co? Wysrane ma na wszystko. Oj, wy pracownicy. Dawałbym, robiłbym, włączyłbym się czkarnie, gdybym miał jakąś snopową załkę, cokolwiek. Ale nie mam. Dobra, wysyp. Opróżnij się. Odstawimy sobie naszego kombajna, może kombajn sprzedamy. Będzie w miarę fajnie. Dobra. Ty się wysypiesz. Dobra, chodźmy. Złóżmy cię. Złóż się. Nie mamy jak się umyć, nic. No trudno. Okej, bynajmniej skończyliśmy kosić te nasze wielkie pole. Nie wiem ile z tego zarobiliśmy, ale trochę zarobiliśmy, bo pokupywaliśmy niektóre rzeczy. Sprzedamy jeszcze ten traktorek, tylko muszę cały czas czekać, aż ten traktorek skończy tam, bo nie wiem, który traktorek sprzeda. Chyba że wprowadzili zmiankę, że ten traktor, który jest wolny, się sprzedaje, a nie ten, który jest pierwszy, czy ten drugi, wiecie co chodzi, nie? Chyba że sobie wybierzemy, ale tam nie było widoczne, który traktor wybrać. No tego brakuje, no ale cóż. Zaparkujmy sobie, ciebie nie trzeba tankować, jeszcze na szczęście. Nie no, w sumie opuszczę to, tylko także to nie będzie mi potrzebne. Odczepię, odjadę. Okej, dobra, uwalone, ale cóż. Odjedźmy sobie tym. Nie będę tego już wsypywał, nie będę chciał tego specjalnie do baru wsypywać i tego, bo nie opłaca mi się. Wsypię sobie do silosa i będzie dobrze. Tutaj by się przydało od razu siać coś. No 30 tysięcy ciężko by było wydać na opryskiwacz. Bo w sumie już jak sprzedamy ten jeden traktorek, to mamy na ten opryskiwacz, tak? Dalej mi podpowiada coś, że warto by było kupić do nawozu.
Dobra. Postawmy sobie go w jakimś cynicznym miejscu. Jestem ciekawy, kiedy deszcz zacznie padać. Jestem tego ciekawy. Przyczepę postawmy przekoło przyczepy. God damn it! W sumie ją możemy sprzedać, tak mi się wydaje. Już teraz możemy sprzedać, mamy ją jedną tylko. Dobra, pięknie. What? Nie! Dobra. Wszystko jest fajnie. Ten mi tu ora, boże, bronuje, ten mi tu sieje. A my postarajmy się wykombinować cash, gotówka, pieniądze. Kupiłbym sobie taki kultywator, o. No, może mało pieniędzy. Jestem biedny. 30 tysięcy, goddammit. Rodzaje roślin, są chyba wszystkie. 14 tysięcy kosztuje. Opryskiwacze nawozowe poprawiają zbiory uzyskiwane na polach. Szerokość, pojemność, utrzymanie, rodzaj roślin. To w sumie to i to. Opryskiwacz czy to jest jedno i to samo, ale... No, opryskiwacz zwiększa żyzność pól. Żyzność. Poprawiają zbiory. A tam to żyzność. Żyzność pól? Ja chcę to. 14 tysięcy. Jednak kupimy sobie to. Opryskiwacz kupimy sobie nieco później. Podjedźmy sobie naszym traktorkiem. Tak, musimy. To jest monotonne, wiem, te jeżdżenie, ale tak trzeba, no. Chyba, że na multiplayer, ale to nie ma na multiplayer, z kim nagrywać. Też tak sądzę. Dobrze, żeby nami sklep mamy blisko, nie mamy super daleko. Tak jak w niektórych mapach. Też tak myślę, że fajnie by było wgrać jakąś mapę ciekawą, fajną taką, wiecie. Coś a la polskie rejony. Bizoldy i tak dalej. Wow, ale mnie zawinęło, panie. Spokojnie, spokojnie. Dobra, jest. Wróćmy sobie do naszego domku. Nie możemy iść spać, bo dom nam zamknęli. Żona nam dom zamknęła, powiedziała, jak nie kupisz mi Ferrari, to... Nie będziesz miał wejścia do domu, jak muszę w traktorach spać. Nie dobrze. Psa. Dobra. Ale teraz spokojnie. Musimy ten traktorek jeszcze sprzedać. My się zmieścimy tutaj. Chcę tylko przejechać. Zmieścimy się. Dobra. Postawmy go tu i niech stoi, dobra. Ten nam sieje. Sieje nam, panie. Dobra. Mozolnie ci to idzie, ale idzie. Czy mamy jeszcze jakieś inne pola w ogóle? Czy mamy tylko 16? Chyba tylko 16. Ojojojojojojo. A mi się spać chce. Siewniki. 15 tysiące, a my pieniędzy nie mamy. Trzeba ten traktor cholerny sprzedać. God damn it. Kombajny, sprzedaż. Brak dostępnych pojazdów na sprzedaż. Dlaczego? Czemu? Jajku. Obiekt. Co? Myjka ciśnieniowa 4,5 tysiąca, co? To krowa jest tańsza. Ja walę.
sumie. Obornik mamy? Nie mamy obornika. No co my możemy? No nic nie możemy. Musimy czekać, aż ten to skończy. Aż ten to posieje. To tyle. Bynajmniej, moi drodzy. Będziemy to już kończyć. Ogarniemy to do następnego odcinka. Postaram się zrobić tak, jak to będzie wyrośnięte. Znaczy, będzie już posiane wszystko mniej więcej tak, jak będziemy już to opryskiwać, bo to będzie monotonne. Nie chcę takich monotonności wam dawać. Wiecie, o co chodzi. Także jak się podobało, komentować, lajkować, subskrybować, no i udostępniać. Do zobaczenia.